Wygląda niewinnie, prawda? Jest to ciche miejsce, o którym pewnie nikt nigdy nie powiedziałby złego słowa. Jednak niewiele osób wie, że z tym parkiem związane jest pewne mroczne wydarzenie. Na początku XIX wieku znajdowała się w nim niewielka szkoła, do której uczęszczały dzieci z Barlett. W niedaleko położonym lesie mieszkał wtedy mężczyzna, który unikał osób z miasteczka. Podobno był psychopatą, który dręczył małe dzieci. Miejscowi zrównali jego dom z ziemią, nie mając pojęcia, że tuż potem rozpęta się piekło. Po pewnym czasie w niewyjaśnionych okolicznościach zaczęły znikać bez śladu dzieci, które akurat szły do szkoły. Mieszkańcy byli przekonani, że dzieci porywa i morduje psychopata, który po zburzeniu domu ukrywał się w pobliskich lasach. Kości swoich ofiar rozrzucał w miejscu, w którym dziś znajduje się park. Od tego czasu można w nim czasami usłyszeć płacz dzieci. Kilka osób podobno na własne oczy widziało duchy zamordowanych dzieci. Poza tym niekiedy zjawia się tam demoniczny pies z ludzką twarzą, kobieta w białej sukni z epoki wiktoriańskiej i duchy Afroamerykanów, którzy w przeszłości zostali zamordowani przez Ku Klux Klan. Do San Diego turystów przyciąga przede wszystkim zagadkowy Presidio Park. Podobno już od wielu lat straszą w nim duchy samobójców, zjawy nieznanych ludzi w kapturach, a nawet martwa sarna o imieniu Lucy. Według opowieści zwierzę urodziło się w ogrodzie zoologicznym w 1965 roku. Umaszczenie sarny było unikatowo białe, dlatego cieszyła się zainteresowaniem zoologów. Lucy jednak nie podobało się życie w niewoli. Któregoś dnia udało jej się uciec i zadomowiła się w pobliskim parku, a mieszkańcy pokochali biegającą sarnę i chodzili ją dokarmiać. Urzędnikom nie spodobało się to, że tak rzadki okaz biega na wolności. Podczas próby jej schwytania Lucy przez pomyłkę została uśpiona zbyt dużą dawką środka nasennego, który spowodował jej śmierć. Po tym wydarzeniu w parku wybudowano jej pomnik. Jakiś czas później ludzie zaczęli mówić, że znów widzieli Lucy. Podobno od czasu tragicznego wydarzenia sarna jest bardzo płochliwa, a ludzie często widzą tylko białą plamę znikającą w krzakach. Czy w tym parku rzeczywiście przybywa duch sarny Lucy? To park często odwiedzany przez łowców duchów. Według nich zjawia się tam ogromna liczba istot nadprzyrodzonych. Niewielu ma odwagę spędzić noc w tym parku. Mówią oni, że po zachodzie słońca z okolicznych lasów zaczynają dobiegać dziwne odgłosy. Rozpalone ognisko samogaśnie, a wtedy wszyscy siedzą po ciemku i boją się zrobić jakikolwiek ruch. Podobno w parku straszy duch starego farmera i chłopca o imieniu Ethan. Starszy mężczyzna podobno późno w nocy tupie i straszy turystów, a duch chłopca dla odmiany szaleńczo się śmieje. Jedynym sposobem dla niedowiarków jest spędzenie choć jednej nocy w tym parku. Niewiele osób wie, że Stoke Mountley ze słynnym napisem Hollywood jest miejscem, w którym odnotowano dość sporo zjawisk paranormalnych. Podobno zjawia się tam tyle duchów, że nie sposób jest ich zliczyć. W alejach parku często błąka się zjawa małej dziewczynki, która szuka pomocy. Legenda mówi, że wiele lat temu dziecko zgubiło się rodzicom w parku i zmarło z wycieńczenia. W Griffith Park straszy również duch pewnej walijskiej aktorki. Kolejnym miejscem obleganym przez duchy to ławka, na której zmarł 22-letni muzyk i jego o 2 lata młodsza dziewczyna, aktorka Nancy Jensen. Runęło na nich drzewo, a w miejscu wypadku do dziś słychać tajemniczy szept. Czy cały park opanowany jest przez duchy? 17 listopada 1973 roku w parku czterech chłopców i jedna dziewczyna urządziło sobie biwak. Bawili się świetnie, kiedy nagle trzej bracia zaatakowali grupę. Chłopców zabili, a 13-letnią Sarę zgwałcono. Podobno od tego czasu w miejscu tragedii można wyczuć negatywną energię, a zbyt wrażliwe osoby nie czują się dobrze i popadają w depresję. Wszystko to dzieje się pomimo tego, że bracia trafili do więzienia na wiele lat.
W parku błąka się też kilka innych duchów oraz bardzo często pojawia się tajemnicza, czarna, prawie dwumetrowa postać, która czyha na drzewach i straszy turystów. Okazuje się, że rezerwat ten jest miejscem pełnym tajemnic i nie trudno w nim o spotkanie z dziwnymi istotami. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.